Witam Cię, widzu, w tym pięknym dniu z wspaniałym widokiem za moimi plecami. Jest dzisiaj 25 czerwiec 2017 roku i zaczęły się wakacje. A skoro się zaczęły wakacje, no to najlepiej spędzać je czynnie. Dlatego jestem w klubie jeździeckim Deresz w Nowym Dworze koło Kornowa. To tu przez najbliższe dwa tygodnie odbywać się będzie obóz jeździecki. Do dyspozycji obozowiczów będą takie obiekty jak ujeżdżalnia, padok, stajnia pierwsza, stajnia druga, teren przyległy do dworku, dworek, a w nim stołówka, hol, świetlica, pokoje gościnne. Aby zorganizować taki obóz dla 50 osób przez okres dwóch tygodni, trzeba niestety przerzucić wiele, wiele, wiele papierów. Oraz postarać się o zgody wielu instytucji, takich jak na przykład Straż Pożarna, Kuratorium czy Sanepid. Trzeba też spędzającym tutaj obozowiczom zapewnić właściwą kadrę wychowawczą, instruktorską, no i opiekę medyczną. Na koniec dodam tylko, że również wymagane są zgody prawnych opiekunów wypoczywającej młodzieży w klubie jeździeckim Deresz. A więc zaczynamy! Aby każda obozowiczka i obozowicz mieli energię do dzisiejszej zabawy, ale też i do pracy, dzień rozpoczynamy od śniadania. Są wszyscy? Witam wszystkich serdecznie. Rok 2017. Turnusy uważam za otwarte. Moje nazwisko Sobociński Władysław. Serdecznie Was witam w Dereszu. Dla niektórych osób po raz pierwszy, z tego się powodu bardzo cieszę, dla niektórych osób, które już raz z rzędu. Ja już jestem tutaj tak długo, że się w głowie nie pamiętam. Pamiętam prawdopodobnie dinozaury w tym dworze, jak to było. Dołączam się do życzeń pana kierownika. Większość z nas jest tu pierwszy raz. Dlatego każdy musi poznać kadrę wychowawczą i instruktorską. Impreza, o której pan kierownik wspomniałeś, nazywa się Obóz Jeździecki. Pod tą nazwą się kryją pewne rygory, bo jest to obóz. Będzie apel, będzie meldowanie, będzie pilnowanie czasu. Poznajemy też wstępnie najważniejsze zasady, które będą obowiązywać podczas obozu jeździeckiego. Głównym celem pobytu tutaj na obozie to są konie. Jak się ktoś pyta, co jeszcze, no to są głównie konie. Pozostałe punkty stałe pobytu na obozie są tylko uzupełnieniem albo urozmaiceniem tych zajęć jeździeckich, które nas tutaj do nas sprowadziły. Przepisy BHP, regulaminy oraz zasady panujące w klubie jeździeckim Deresz poznamy szczegółowo wieczorem. Nie macie racji, ja też nie oglądam telewizji. Bardzo proszę, proszę Państwa, teraz bardzo proszę, koleżanka Wam odczyta teraz zasady ogólne, które obowiązują u nas w KJ Deresz. Na spotkaniu organizacyjnym dowiadujemy się, w którym szwadronie przyjdzie nam spędzić najbliższe dwa tygodnie i który koń nas będzie nosił na swym grzbiecie oraz którym koniem będziemy się opiekować. Dobór konia dla jeźdźca nie jest błahą sprawą. Jednak dla doświadczonej przez lata organizowanych obozów w klubie jeździeckim Deresz kadry instruktorskiej ten proces przebiega bardzo szybko i sprawnie. Kto tu jeszcze pracuje?
Spotkanie organizacyjne dobiega końca. Każdy już ma swój szwadron i przydzielonego konia. Przechodzimy do kolejnego punktu porządku dnia, który prezentuje się na kominku w holu dworku. Laura. Chciałoby się już wsiadać na konia i pogalopować przed siebie. Najpierw jednak musimy mieć podstawy teoretyczne, by przejść do praktyki. Bo taki śpiący koń, jeżeli podejdziemy i go klepniemy od razu, to co zrobi? Kopnie. Od razu. Także nie straszymy konia w ten sposób, prawda? Ma się zlęknie dla konia. Klub jeździecki Deresz stawia na równi wyszkolenie teoretyczne i praktyczne. I choć grupa zaawansowana poszła już jeździć konno, to osoby mniej zaawansowane i początkujące muszą rozpocząć naukę od podstaw. Kilka jest typów podziału ze względu na... Wykłady nie są jednorazowe. Prowadzone są z humorem, ale też i z pewną dozą rywalizacji, ponieważ kończą się dla szwadronów konkursem wiedzy o koniu. Trzy oddziały na systemie. Niby jest jedna stajnia, ale ma trzy oddziały. To jest pierwszy oddział. Po części teoretycznej od razu obozowicze przychodzą do stajni i poznają jej rozkład. Miejsce przechowywania szczotek, kopystek, ogłowia, siodeł i pozostałych potrzebnych do jazdy rzeczy, a także jak o nie zadbać po skończonej przejażdżce. Według imienia konia wiszą, ogłowia i to tak jak mówiłem. Tą częścią do tyłu, na główkiem, na czółkiem i na chrapnikiem do wewnątrz. Wędzidła umyte i wodze podpięte pod gardle. To jest takie urządzenie, które się nazywa pod ogonie. Jest zamocowane z tyłu siodła pod tylnym łękiem i zakłada się koniowi pod ogon. Tu się wychodzi ogon. Pod ogonie. Musi zawołać kama na bok i teraz podejść, ale zawołaj najpierw. Kama na bok. I podejść. Daj się powąchać, poklep konia. Daj się powąchać, możesz pogłaskać lekko tam. Przejdź pod szyją na drugą stronę. Powiedz jej na bok, klepnij trochę w brzuch. Na początek nowicjusze są uczeni prawidłowego zachowania się przy koniu. Koń to żywe stworzenie i ma prawo być zdenerwowane, przestraszone czy w złym humorze. Musimy się nauczyć rozpoznawać zachowanie konia i odpowiednio na nie reagować, nie robiąc mu przy tym krzywdy. W żargonie koniarzy mówi się, że trzeba się dogadać z koniem. Ona nie jest u nas długo, jeszcze tak nie wszystko wykonuje. O, tak, dobrze. Zaczynamy od przodu i od góry, jedziemy do tyłu i do dołu. Jak na razie pokażę. Opieram się ręką o konia, jadę aż do dołu, aż do kopyta, ale nie kłócam, tylko się pochylam. Czyszczenie i pielęgnacja konia to ważna rzecz. Zachowuje konia w dobrej kondycji, czystości, ale jest też kontrolą z naszej strony, czy koń jest zdrowy i sprawny. Czynimy to i przed jazdą, i po jeździe. Podczas tych zdawałoby się prozaicznych czynności dochodzi do nawiązania z koniem osobistych relacji i następuje pewne porozumienie człowieka z koniem. Koń dowiaduje się m.in., że nie chcemy mu zrobić krzywdy. A my dowiadujemy się, w jakiej kondycji fizycznej i psychicznej jest dzisiaj koń. Nie tą, tylko tą. Ona tak trochę na głośno, że nie chcę. Podniosłem, podstawiam swoją nogę pod jej nogę, biorę tą kopystkę, wykapuję ten cały gnój, co się tutaj w środku nazbierał, ale chodźcie tutaj bliżej, chodźcie, powinnam tutaj wyjść, to jest wrażliwe. To jest bardzo delikatne, naprawdę. Jak do tyłu odsuniemy nóżkę, to ona ładnie nóżkę poda. Tak. Jadę znowu ręką od grzbietu po zadzie. Mówię, Junia, noga, nóżka do tyłu, patrz, hop, trzymaj i stawiam sobie na kolanko. Tu. Widzicie, opieram kolan, trzyma za pęcinę i na kolan. I trzeszczę znowu. Tak samo. Strzałeczkę. O, wszystko biorę, zbieram.
po kolei. Trzeba zwrócić uwagę, żeby jakichś kamieni nie było. Takie czyści kopytka prawidłowo. Rączką sobie można pomóc, mówię, rączkę się umyje, tak? No, teraz odsuwasz swoją nogę, puszczasz ją i wycofujesz się do tyłu. Tak. Stwierdzisz, że jest czysty, ty masz stwierdzić. No dobrze, i koniec właściwie przygotowany do... jazdy. Do osiodłania. A teraz, żeby konia osiodłać, to trzeba przynieść co? Siodło. Obłowie i jeszcze kocyk czasami trzeba. Bierzemy sobie, sprawdzamy, czy jest wszystko ok, czy jest ucięte, czy jakieś tam nierówności są. Trzymamy razem. Linia. I zakładamy się na lewy ramię. Tak ja. To trzeba pierwszy zdjąć kantar, żeby móc założyć obłowie. I są dwie wersje. Mogę tu odpiąć. Gdy patrzymy z boku, jak robi to osoba doświadczona, to wydaje się to łatwe. Są jednak pewne pułapki na początkujących jeźdźców. Przykładem niech będzie choćby to, że koń podczas zapinania popręgu do siodła nabiera powietrza i się nadyma. Po wypuszczeniu nadmiaru powietrza popręg zwisa, a siodło leży luźno na grzbiecie końskim. Niedoświadczony jeździec, o ile zdoła na takie siodło wejść, to w trakcie jazdy niemal na pewno znajdzie się wraz z siodłem pod brzuchem konia. I robię coś takiego. Lewą ręką spycham siodło do tyłu. Stawiam siły, on musi ustawić w tym miejscu. Z drugiej strony trzeba przejść, zawsze zobaczyć. Z tej strony, czy jest wszystko dobrze. Czy jest to powinien być trzeba tego czasami stało. I no, jak? O, żyćko. Zajmuję się, ona też tak. Puszczam na dół po pierwsze. Popręg. Osoby początkujące, przeszedłszy pierwszy etap, czyli przygotowanie konia do jazdy wierzchem, przechodzą do właściwej nauki jazdy na koniu. Rozpoczynamy od jazdy indywidualnej na ląży z instruktorem. Podczas tak zwanego lążowania instruktor prowadzi konia po okręgu na długiej linie zwanej lążą. W tym czasie osoba ucząca się podstaw jazdy konnej ćwiczy utrzymywanie stabilnego dosiadu i prawidłowej postawy. To właśnie tu ćwiczymy równowagę, właściwe trzymanie wodzy, jazdę w strzemionach i bez nich łapanie strzemion. Lążowanie pozwala też na naukę właściwych ruchów i odruchów, które niewłaściwie wykształcone w późniejszym czasie jest trudno zmienić. Drugim etapem lążowania jest jazda kłusem. Wykonuje się ją, gdy koń biegnie jednostajnym, spokojnym tempem. Ćwiczymy dwie formy kłusowania, to jest anglezowanego i ćwiczebnego. Początki są trudne, ale z czasem tyłek i nogi coraz mniej bolą. W końcu każdy z początkujących był w stanie jeździć samodzielnie kłusem, czy to na padoku, czy w krytej ujeżdżalni. Niektórzy nawet próbowali własnych sił w galopowaniu. I choć dotąd odnoszę się w głównej mierze do osób początkujących, pamiętać należy, że tak zwani zaawansowani w jeździe na koniu również mieli pełne ręce pracy. Od nich wymagano więcej, by robili lepiej i szybciej. Ponadto uczyli się nie tylko jazdy na koniu, ale również przekazywać zdobytą wiedzę, pomagając początkującym podczas ich zajęć. Każdego dnia przez okres 2 tygodni przygotowywania konia do jazdy, nauki jazdy na nim,
a po odbytych jazdach zajmowania się koniem oraz sprzętem przybliżało obozowiczów do pierwszego wyjazdu w teren. W końcu dzień wyjazdu w teren nadszedł i choć wyjazd był krótki, to tym bardziej ekscytujący, w szczególności dla początkujących. Pielęgnacja koni, sprzętu jeździeckiego, a także jeżdżenie na konikach zajmowało codziennie sporą część dnia. Pozostały czas wypełniany był w różnoraki sposób. Po części obozowicze sami sobie go organizowali, na przykład w czasie wolnym po posiłkach. To białe jest czyjeś? Ten pasek? Nie, to jest mojej siostry. A, to ja zrobię swoje, żeby nie było. Pani mówiła. Normalnie to była do szkoły plastycznej, jak to była kula dziewczynka. I jedna przejechała pierwszy raz na jakiś tam obóz. I prawdopodobnie ten obóz. Prawdopodobnie, ale trzeba nie przerywać. I ona grała w butelkę. Jednak większość pozostałego wolnego czasu była organizowana przez wychowawców. W pierwszej kolejności, jeżeli dopisywała pogoda, organizowano gry i zabawy na świeżym powietrzu. Dla obozowiczów organizowane były również wyjazdy tematyczne poza teren klubu jeździeckiego Deresz. Pamiętaj proszę, drogi widzu, że trudno pokazać i streścić w tym krótkim filmie dwa tygodnie obozu jeździeckiego, a w szczególności atmosfery na nim panujące. To właśnie ona przyciąga tych, którzy już w klubie jeździeckim Deresz byli. I choć każdy obóz nie jest identyczny z poprzednim, to jednak w dalszej części filmu uchylam rąbka tajemnicy. Pokażę kilka organizowanych gier, zabaw czy wyjazdów. Podwieczorek. Dziewczyny, proszę wyjść przed dworę. Przestawiamy się szwadronami, proszę. Chodź, Loś. Chodź, Loś. Flaga na masz. Nie ma śmiechu. Chodź mi. Szwadrony, baczność. Wachmistrz szwadronu pierwszego, Jakim Milczarczyk, melduje szwadron na apelu. Stan ogólny. 12, jedna osoba, której nie ma, nie jeździ. Jak na każdej kolonii, obozie harcerskim, czy nawet w dorosłym życiu w firmie, przygotowuje się poranne spotkania.
Jest to najwydajniejszy sposób zebrania informacji, co chce lub potrzebuje grupa oraz przekazanie tejże grupie nowych informacji ustaleń. Forma spotkania jest już zależna od miejsca, w którym się odbywa i w przypadku klubu jeździeckiego Deresz, który pielęgnuje tradycje ułańskie 10 daku, przyjęto, że jest to apel poranny. Poczni! Wstąpić! Dzisiaj zaczynamy dyżury przy tych szczotkach, co mówiłem, w kocach i 50 lat. Aha, i teraz tak, drugi to może po południu przyjedzie troszeczkę przyciemnie, tak, zwłaszcza przy siodłaniu i tak dalej, tak dalej. Przyjedzie nowy wychowawca, pan Maciej Buczyński. Pan Maciej Buczyński przejmie obowiązki pani Teresy. Jeszcze raz serdecznie pani Teresie dziękuję. Dziękuję bardzo. I uwaga, damy radę. Damy radę. Do roboty. Roześćcie szwadron pierwszy do stajni. To gdzie idziemy teraz? No, do ognisko. Biegnijcie, ja to zbiorę. Biegnijcie, Karolina, szybko. Ciebie się klub choreografii taneczno. Trzy, cztery, kto śpiewa? Zaliczone. Teraz słuchajcie, tam są te krzaki, gdzie dzisiaj przechodziliście koni. Czekajcie, są cztery duste koperty. Jedna jest pełna i tam jest niej wskazówka. Szukajcie. Cztery z księża tam. Muszą być pięć. Pusta! Pięć mam być? Pusta! Pełna! Pełna! Kłody na padoku. Kłody na padoku. Kłody na padoku. Nie biegnijmy! Nie biegnijmy! Biegnijmy! To tu! Nie! Gramy piłką! Oto wasza wskazówka użycie im. Ej, a może tam na tamtą stronę?
A może... Wojsko do siatki! Ale czekajcie, do wojsko do siatki tą piłkę? Nie było do siatki piłki. No właśnie. A to jest wojsko, gdzie jest wojsko? To jest zaraz! Nie, to jest ręcznie, ale gramy też ręcznie w siatki. Co? A gdzie jest piłko? Nie! Rebus to jest! Macie długopis! No i chodźmy tutaj, mamy długopis! A co trzeba zrobić? Rebus rozwiązać! Rebus jest przyznajnik! Dyry? Dre? Nie, jakie E? Tu jest E. Dyry. Co to jest za buźka? Dyry E. Dre. No dobra, mamy. Nie, to jest wujek. To jest nie. No to jest wujek, bo trzeba, że... Tak. Wujek! Nie, wujek! Wujek! Takie właśnie. Tak? Wujek! Dre. Tak, wujek! Co to jest? Cukier! Ty! Wujek! Drewutnia! Cukiernia! Tak, nia będzie! Drewutnia! Drogą. Drugą kopertę przekazać musicie mnie. Nie otwierając jej grupie numer 2. Aj, dobra. Spokojnie. Tak? Będziesz trochę kopię. A jak się ten kłam nazywa? Dormeza?
Matura z historii zdana jest. Oczywiście! Na stówę! Nie, nie. Chrzest Polski 966. Bardzo dobrze! Oceniamy. Jezus Maria! Czteropak to ma jeszcze. No i dobrze, ale teraz. No sport i potem chipsy, nie? Gdybym ja był wielki pan, razem bym się przeżył. Gdybym ja
Proszę bardzo, przechodzimy. Monika, Grzesiu, tu jest Bartek, który nam pomaga i ja mam Janusz na imię. Pochodzimy trochę po lesie. Ja będę dużo gadał, bo ja dużo gadam. Na początku idzie pasterz, a owieczki dopiero za nim idą. Ale ja konia jeżdżę! Za ręki idą, będzie leś. Takimi szlakami zaznaczona jest cała Polska. I są to, powiedzmy, najciekawsze fragmenty jakieś z naszego kraju. Od roślin to jest Monika, specjalistka. Wszystkie pytania rośliny proszę do Moniki. Bo ja się przy niej niepewnie czuję, jak mam coś o roślinach mówić. Moi drodzy, bardzo prosimy o zachowanie bezpieczeństwa. Uwaga! Wszyscy tutaj! Dobrze, moi drodzy. Zeszliśmy na chwileczkę z utartego szlaku, że tak powiem, żeby pokazać wam to miejsce. Te wszystkie drzewa tu przewrócone, to nie one nie przewróciły się ze starości. Tylko z tego względu, że ścięły je bobry. Ale te wszystkie drzewa zostały przewrócone przez bobry. Tych drzew to było znacznie, znacznie więcej. Ja wam króciutko opowiem, jak się nie zgubić w lesie. Na mapach turystycznych teraz, praktycznie już wszystkich, są zaznaczone numery oddziałów leśnych. A oddziały leśne są oznaczone takimi słupkami. A mówi się, że słupek patrzy twarzą na swój oddział. Czyli ten fragment lasu, ten oddział tam za drogą to jest... Proszę bardzo, jedna osoba wiąże. Ja się boję, może. Ja dam znać, kiedy te 3 minuty miną i wtedy się zamienicie po prostu. Będzie wymagała się pomagać. Uderzyła nogą w drzewo, poślizgnęła się na lodzie i miała złamaną nogę. Basia, chodź! Au, au. Głupie. Szaki. Au, au, au. Komu się zbiera kiełbasa? Asi. Asi? No, moja kiełbasa. Fajna, nie? Żegnają. Nie wiem, jak koniarze się żegnają. Dasz bur? Dasz bur! Pięknie. Mamy stałe punkty naszych obozów, które Państwu gwarantujemy w zaproszeniu i świadczeniu. Konkurs wiedzy o koniu. W nazwie to się znajduje, ale nie do końca jest to prawda, bo on trochę wykracza poza sprawy końskie. Nie jest to matura, od której losów, czy od której wyników zależą losy dalszego życiorysu. Prawda? Jest to zabawa, trochę taka zabawa, sprawdzenie swojej wiedzy. Ale to jest też dokształcanie tych z Państwa, którzy nie bierzecie udziału w konkursie, a sobie rejestrujecie, czy ja wiem na to pytanie, czy nie. Prawda? Pytań będzie 3, teoretycznie. Dla każdego szwadronu po kolei. I ostatnie, to jest zadanie manualne, które polega na szybkim spięciu obłowia. Ekspertem od tych spraw jest kolega Zbysław. Za każdą poprawnie udzieloną odpowiedź na kolejne pytanie można uzyskać 5 punktów bonitacji. Pierwsze do szwadronu 4, bo w takiej kolejności to prowadzimy. Proszę wymienić wszystkie konie w naszym
klubie, które nie są maści. Nie wymieniamy kasztanów, nie wymieniamy gniady, nie wymieniamy kary. Natomiast pozostałe maście i koni do nich przypisane, proszę po konsultacji. Bieg, poziomka, Olimpia, Jerzyna, Baletka. Bardzo dobrze, pełna odpowiedź, 5 punktów za to pytanie. Brawo. Brawo. Jeżdżenie i WKKW to są dyscypliny olimpijskie. Oprócz tego jest jeszcze voltigerka, powożenie, western i rajdy długodystansowe. Jeszcze mogę powiedzieć, z czego się składa WKKW. To jest w kolejności ujeżdżenie, cross i skoki. To trwa przez kilka dni. Każdego dnia jest jedna z tych dyscyplin. Ta odpowiedź może być wykładem dla tych, co słuchali. 5 punktów. Uwaga, czas, start! Trzeci, trzeci, trzeci! Kciuki niepokładane, poskręcane całe dziewczyny, patrzcie. Poskręcane, kciuki niepokładane. Po 7, tu damy 6 punktów, a tam damy 4 punkty. Pierwsze i drugie miejsce, ex aequo, zajęły szwadrony, drugi i pierwszy. Chciałbym podziękować koledze Wysławowi za solidną pracę w jury. Kierownictwo obozu za zorganizowanie. Galopem! Galop, galop, galop! Szybciej nie obciągaj się! 21. Mogę w niego, bo jeszcze posmarować się twarz. I dalej jeździmy. Dobra, starczy już, Pani Błaszkowska, patrzycie na jeźdźca, do pana Zbyszka, na potwierdzenie. Urząd Stanu Cywilnego, przez oznatowy. Lewa ręczka tutaj. Prawa tak, bardzo proszę. To ma być działo! Niech mi kuratorium i sanepid w zad kopnie. Pasuje pana na wychowawcę. Do pana Zbyszka potwierdzenie. Potwierdzam, nie się czes. Starczy. Uciekać. No nie mogę się steplować. Najgorszy chrzest. Gorąca, nie? No mamy, że jest gorąca jak trzano. Stój ładnie, stój. To muszę ten wszystkim brud spłukać. Nie wyginaj mi się! No co to jest?
Tu na tą krateczkę proszę. Tu na YouTube'a tego. Uważaj, bez gorąca woda. Do kabiny wchodzisz. Jest gorąca? Uważaj, bez gorąca woda. Gorąca, jo. No, jedzie. Kręcisz. A się kule płoczy. Oddychaj. Bardzo proszę stanąć przodem do mnie. O, uważaj, świetnik. Oj, ta brudka mi się tak podoba, no. Ojej, kurde, pomóż mi. Ej, uciekaj mi tam, dość. To się dostanie. O, weź do tej marynarki, już! Dzień dobry, zrobiamy. Dobra. Ściąga. Tuli, tuli, pan zrobi tuli, tuli. Proszę państwa, szwadron drugi w komplecie. Ja ich przedstawię w trochę inny sposób. Ja będę mówił imienia i miejsce, a oni będą przedstawiać konia, na którym siedzą. Dobra? Tak sobie myśleli i tak zrobiliśmy. Proszę. Urszula? Na surducie. Zuzia? Na halucynacji. Nadia? Na tamizie. Ten szwadron bardzo ciężko pracował i mówię to bez żadnych skrupułów, bo rzeczywiście harowali. Do tego jeszcze pomagali cały czas szwadronowi trzeciemu. Gdyby nie oni, to szwadron trzeci by tak dzisiaj nie jeździł. Proszę, muzyczkę. Na czołowy, w lewo, spektro, ma. Taki przebój jest ładny. Dzieciaki sobie myślimy, że do tego pojedziemy. Pokaz kadryla małego. Dalej, blisko siebie, tu para. Tam, spokojnie. Ania mocniej, użyj bata, użyj, bo to jest wspaniałe. Mocniej. Para za parą, już to. Łatwo jechać w takim szwadronie, z takim spokojem, w równych odległościach i na ścianie. Czasami konik komuś ucieknie, to się zdarza, to jest normalne, ale oni tak nad tym nieźle pracują. Ale zapracowali na to uczciwie, ciężkimi, dwoma tygodniami ciężkiej pracy. Nikt się nie obijał, nikt nie rezygnował z jazd. Chyba nie pamiętam takiego roku, żeby całe dwa tygodnie wszyscy jeździli. Szwadrony, baczność! Spocznij! Pocznij wyrównać do wachmistrza. Wachmistrzowie do raportu końcowego, wystąp! Szwadrony, baczność! Wachmistrz do pierwszego medu jest przypadny na apel prędu. Stan ogólny. 12 wszyscy są, wszyscy jeździli. A chcą jechać? Skąd? Chcą wyjeżdżać? Są! Nie! Nie! Nie chcą! Nie! Jak to? Dziękuję. Poszli! Stąpić! Panie prezesie, bardzo proszę. W mojej ocenie zrobiliście znaczące postępy jeździeckie, bo o to chodziło.
najlepszym turnusem na dotychczasowych obozach w tym sezonie. Wręczymy teraz tak zwane akty nadania chrztu rodziny Dereszowej i bardzo proszę po wyczytaniu tych osób, abyśmy stanęli sobie tutaj ładnie w środeczku po kolei. Do roty przysięgi. Ja absolwent obozu jeździeckiego Nowy Dwór 2017. Jeśli tej przysięgi nie dochowam, nikt nie wiem, bo nie wczułem miejsce. Spocznij. Spocznij. Szanowni Państwo, bardzo ważny konkurs, konkurs wiedzy o koniu. Bardzo proszę o wystąpienie następujących osób. Szanowni Państwo, wykazały się te osoby bardzo ogromną wiedzą, jeżeli chodzi o konkurs wiedzy o koniu. Wiedzą to, czego ja nie wiem. Ktoś musi to wiedzieć. Teraz zapraszam już do ostatniej części naszego apelu. Proszę uczestników o to, żeby ten śpiew był troszeczkę lepszy niż przy ognisku. No, może byliście zmęczeni, natomiast bardzo proszę, zapraszamy. Zimny kefir. Idziemy, tak? Posłuchajcie mej balady o Dereszu. Nowy Boże się znajduje pod Koronowem. Kruch jest dziecki, w którym młodzież spędza wolny czas. Tak przyjemnie, tak wesoło, tak wspaniale. Deresz, 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 deresz. Będę wracał wciąż myślami w tamte strony. Pięknych koni, miłych ludzi, gdzie świat rano wciąż się budzi. Ciepłym słońcem, ciepłym słowem, rżeniem koni. Słowa i muzyka Władysław Magister Sobociński. No to co, szwadrony? Dam radę? Damy radę! Do? Brawo! Do domu! Wchodzimy na obiad. Your anger is misplaced, and I'm gonna tell you.
ona sta. Come on. Listen to me. I've tried so many times to tell you this is as good as I can be. Why isn't it enough to be faithful and also be the hit of the party? Let's just break it down to you and me uptown, dancing all around.